Bardzo dziękuję, że ksiądz biskup znalazł chwilę, żeby z nami porozmawiać, bo faktycznie dzień chyba zalatany mocno. Coś trzeba robić w życiu. No. Coś trzeba robić. Księże biskupie, w ramach naszej działalności tutaj mamy taką serię, w której odpowiadamy na maile, pytania dzieci, młodzieży odnośnie Boga, religii i wiary ogólnie. Zachęcam do obejrzenia, nazywa się to Kult Studia na YouTubie. Ewentualnie tutaj koleżeństwo z TV Kulu to realizuje. I chciałbym kilka takich pytań przy okazji od ludzi do tej rozmowy przemycić, ale także zapytać o kilka innych kwestii. Pierwsze pytanie to jest pytanie o dobre uczynki. Ponieważ no, mówimy, że dobry uczynek to jest dobro wyrządzone drugiemu człowiekowi, prawda? Ale co jeżeli to dobro wyrządzamy intencjonalnie? Czyli no, moją intencją nie jest tak naprawdę dobro drugiego człowieka, tylko moje dobre samopoczucie. Czy wtedy też jest dobry uczynek? Czy to się nadal liczy? Ja myślę, że Pan Bóg przyjmuje każdy ludzki czyn, niekoniecznie żąda od razu maksimum. W nas jest naprawdę plątanina motywów i ja bym się bał wyznaczać taką łatwą granicę, gdzie się kończy interesowność, zaczyna bezinteresowność w czynieniu dobra. To nie jest takie proste chyba. To gdzieś w człowieku jest zawsze indywidualne. A na pewno już bym się bał powiedzieć komuś, że robisz to, bo spodziewasz się zapłaty. Znaczy, lepiej samemu spodziewać się, widzieć człowieka jakoś lepiej i spodziewać się po nim najlepszych motywów możliwych. Jak patrzymy w Ewangelię, to widać, że Chrystus zawsze zaczyna z człowiekiem rozmowę w tym punkcie, w którym człowiek jest. Tak? Jak, nie wiem, zapraszają go faryzeusze na posiłek, i on się nie zastanawia, jaki za tym jest motyw. Czy chcą go wykpić, czy chcą z nim porozmawiać, czy robią to dla pozorów, czy robią to jakoś tam jednak szczerze. No po prostu jest zaproszony, to idzie i siada. Zaczyna z nimi rozmawiać. Zwykle dostają dość poważne słowo i z tego spotkania robi się jakaś historia. Więc myślę, że jak człowiek zaczyna czynić dobro, bo nim kieruje jakiś interes, dobrze jest gdzieś się z nim spotkać, nie mówić mu, że jest interesowny, tylko poprowadzić go gdzieś dalej ku lepszym postawom jeszcze. Okej. Okay. Jeden z naszych widzów napisał mniej więcej takiego maila, że jest młodym, zdrowym człowiekiem, wierzącym jeszcze dodatkowo, ale czasami na myśl o śmierci dopada go lęk. Tak straszny, że nie potrafi spać, skupić się na pracy itd., itd. Czy śmierci my, katolicy, powinniśmy się bać, czy raczej oczekiwać? Powinni to, albo nie powinni, to myślę, że tu nic nie zmieni, jak powiemy, że powinni czy nie powinni, bo lęk ma rozmaite podłoża w człowieku, jest też emocją. My jako chrześcijanie powinniśmy pragnąć spotkania z Jezusem, to niewątpliwie. I ono się budzi w człowieku, nie wiem, wtedy, kiedy na przykład doświadczam jakiegoś spotkania z Nim przy Słowie i to Słowo mnie porusza, gdzieś dotyka, czyli mnie kimś innym, no to gdzieś jest naturalna taka chyba w człowieku tęsknota, że chciałbym wreszcie z Nim pogadać bez pośrednictwa tej książki. Nawet jeśli ta księga jest dla mnie święta, tak? Czy jeśli przeżywam coś ważnego na Eucharystii, czy podczas komunii, też chciałbym w końcu mieć możliwość spotkania się z Nim bez tego znaku. Znaczy, mamy dostęp do Pana Boga przez znaki, które tyle pokazują, co zasłaniają, prawda? Więc ta tęsknota za Jezusem, za Bogiem jest czymś potwierdzającym wiarę, myślę. Jest takie mocne słowo Jezusa, ono jest w dyskursie eschatologicznym, że w odniesieniu do sługi, który nie czeka na swojego Pana, To Jezus mówi, że wyznaczą mu miejsce między obłudnikami. W polskim tłumaczeniu tam jest hipokrites, czyli właściwie pierwsze znaczenie jest aktorzy, że zostanie miejsce między aktorami. Tak? Czyli ta wiara była jakąś ładną rolą, zagraną może nawet lepiej albo gorzej. A tęsknota za Bogiem jest potwierdzeniem tego, że jednak to nie jest tylko aktorstwo. Okay. Więc myślę, że mówiłbym o tym pozytywnie, tak? Że wiara dąży do spełnienia i jest nadzieją też w naszym doświadczeniu. A czy to oznacza, że człowiek się ma nie bać śmierci? No, myślę, że każdy się gdzieś boi. No. Młody, stary.
Tam się pojawia jeszcze jeden taki wątek. Ten lęk bierze się u tej osoby z wątpliwości. Ta osoba ma wątpliwości, czy no, jest wierzący, tak? Deklaruje się jako osoba wierząca. Tylko czasami z tyłu głowy odzywa się głos, a co jeśli po śmierci nic nie ma i to jest finisz. Jest takie zdanie fajne Pascala, że wierzyć, wątpić, wierzyć, wątpić, wierzyć, wątpić jest dla człowieka tym, czym bieg dla konia. To jest... Nie ma wątpliwości, tylko ktoś, kto nie stawia sobie pytań. Na wątpliwości jest tylko jedna odpowiedź, że ostatecznie my się nie spieramy o teorię, tylko życie wieczne, tak jak wiara, jest doświadczeniem spotkania. Ja nie wierzę w coś, tylko wierzę komuś. I to, że wierzę jemu, uruchamia mnie ku niemu. Wierzę w Boga, tam jest w symbolach wiary credo in Deum, to znaczy wierzę w Jego stronę, tak? To in Deum to znaczy w Jego stronę, w stronę Boga, wierzę w stronę Boga. Tym, który mnie pociąga, jest Pan Bóg. Liczy się relacja, powierzenie siebie. I to przełamuje strach, bo no nie wiem, to jest doświadczenie małego dziecka, tak? Które idzie w ciemno z tatą i trzyma się go za rękę, to się nie boi, no, chociaż normalnie samo pewnie by się posikało. No. Chyba. Księże biskupie, już schodząc z tych takich bardzo ciężkich tematów na troszeczkę lżejsze, przyjemniejsze. Ogromna grupa studentów naszych pojechała na Światowe Dni Młodzieży. Uczestniczyli, wysłuchali, no właśnie, ale pytanie do autora rozważań na Drogę Krzyżową. Na Światowe Dni Młodzieży, co się czuje, albo raczej o czym się myśli, przygotowując tego typu treść na spotkanie, gdzie jest kilka milionów młodych ludzi i w dodatku jeszcze towarzyszy im papież? Nie pamiętam. No, znaczy myślę, że jakby było nie kilka milionów, tylko pięciu ludzi, też trzeba przeżyć Drogę Krzyżową, żeby ją napisać. Znaczy, wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że jeśli proponuję ludziom jakąś modlitwę, to najczęściej proponuję im modlitwę ze mną. Czyli nie siadam i nie piszę tekstu w takim kluczu, co by napisać, żeby się pomodlili, tylko gdzieś ten zapis jest jakimś zapisem własnej modlitwy i doświadczenia wiary, rozumienia wiary. Dla mnie było oczywiste, że te 14 stacji musi być o 14 uczynkach miłosierdzia. Dlaczego oczywiste? No bo to jest to, co Pan Bóg daje właśnie Kościołowi na nowo odświeżone przez papieża, który wyjął te 7 uczynków miłosiernych co do ciała, co do duszy z jakiegoś lamusa. Przecież przed tym rokiem miłosierdzia, jakby ludzi spytać na ulicy, czy potrafią wymienić 7 uczynków miłosiernych co do ciała, czy co do duszy, to jeszcze z ciałem by może jakoś było, ale z tą duszą to już na pewno kiepsko. Teraz ludzie wiedzą, że to jest, przechodzili przez bramy miłosierdzia, najczęściej przy tych bramach po kościołach jubileuszowych było tych 7 uczynków z jednej, z drugiej strony wypisanych. Więc to jest to, co Pan Bóg nam daje. No to o czym miała być ta Droga Krzyżowa? Bóg nam wypowiada słowo i my próbujemy znaleźć na to słowo odpowiedź. No i tyle. No, jakby to było dla mnie naturalne, zupełnie nie widzę w tym jakiegoś wyjątkowego wybryku. Tak. Czyli czy 15 milionów, czy 5 osób to... To wielkiej różnicy nie ma, bo tekst się rodzi z własnej modlitwy ostatecznie. Nie? Nawet jak szef słucha i uczestniczy w tym wszystkim. No, ale to jest tak, że no, szef to jest człowiek, przez którego Pan Bóg takie rzeczy w Kościele robi, jakie widzimy, więc to mógłbym powiedzieć, że on jest winien, a nie ja. Okej. Okay. Co to jest miłosierdzie w takim razie, już taką puentą jakby? Miłosierdzie to jest miłość, która się nie kieruje wzajemnością. Znaczy potrafi przekraczać ten wymóg, tak? Którego no, normalnie rzecz biorąc się spodziewamy, bo jest bardzo piękne doświadczenie bycia kochanym. Natomiast zawsze jest gdzieś, no nie wiem, miłosierdzie na przykład jest przebaczeniem, tak? Wychodzę do drugiego z przebaczeniem, wcale nie muszę mieć pewności, że on tę rękę przyjmie. I jak nie przyjmie, to co? Znaczy, jeśli to we mnie, to co było we mnie, było miłosierdziem, to powiedziałbym, no to nic, to spróbuję wrócić jeszcze raz, albo być może
muszę zobaczyć, co jeszcze po mojej stronie przeszkadza w tym pojednaniu. Natomiast jeśli nie ma we mnie takiej predyspozycji, to, no to będzie jak Kuba Bogu, tak w Kubie. Czy miłosierdzie można stracić? Boże miłosierdzie? Nie, Bożego miłosierdzia nie można stracić. Znaczy, Pan Bóg jest miłosierdziem. To, co Franciszek zawarł w tym zwrocie, że miłosierdzie jest imieniem Boga. Tak, no to to jest, my wiemy, że w języku biblijnym imię tak naprawdę określa czyjąś tożsamość. I Bóg jest miłością, mówi Jan, a Franciszek, myślę, nie nadużywając tekstu biblijnego i objawienia, mówi, precyzuje, że ta miłość Boga jest właśnie miłością miłosierną, bo całe stworzenie w stosunku do Boga jest dłużnikiem, a człowiek już w szczególny sposób. To znaczy, trudno jest mówić o tym, że człowiek na miłość Bożą zasługuje. Takie doświadczenie, które się ma dość często, jak się mieszka w Krakowie, to jest doświadczenie bliskości Auschwitz. Tak? Ile razy człowiek idzie do Auschwitz, to wraca z takim poczuciem, z takim pytaniem, jak Bóg może kochać człowieka? Jak Bóg może w człowieku rozpoznawać swoje dzieło? I to są... Miłosierdzie Boga jest po prostu nieskończone, nie męczące się, nie zrażające się niczym. W tym momencie, w którym jest odrzucany, w tym jest też kochany, kochający. To jest ta przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy. Nie? Że ona się kończy wyrzuceniem syna właściciela i zabiciem go poza winnicą. I komentarz jest, bo ten kamień odrzucony stał się kamieniem węgielnym. Czyli to odrzucenie Boga jest już fundamentem pod dobro, które on natychmiast odbudowuje. No i to jest właśnie Pan Bóg. Nie? Że nie można go odrzucić po prostu. Nie? Nie da. On się nie da wyrzucić. Pokrzepiające. Dla studentów szczególnie. Tak jest. Dla studentów. Niech żyją studenci. I tym akcentem skończymy. Dziękuję bardzo.